W dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami zawędrowaliśmy do Chorzowa. Chciałbym Państwu pokazać schron bojowy numer 5, który jest jednym z kluczowych obiektów obszaru warownego Śląsk. Budowa rozpoczęła się w roku 1936, a w trakcie kolejnych lat wojny została rozbudowana i umocniona na poszczególnych odcinkach. Największą część prac budowlanych wykonano jednak w latach 1936-1938. Umieszczenie bunkru wybrano strategicznie w celu obrony górnośląskiego obszaru przemysłowego, znanego ze swoich hut stali, kopalni oraz zakładów przemysłowych. Chodzi o budynek kategorii wytrzymałości E, co oznacza również konstrukcję stropu o grubości 175 cm oraz przednią ścianę o grubości 200 cm, a więc był odporny również na ostrzał artyleryjski. Obiekt jest dwukondygnacyjny, połączony za pomocą dwóch włazów wejściowych ze stalowymi drabinkami do wspinania. Obrona była tutaj zapewniona przez strzelnice LMG oraz pancerne drzwi, które szczelnie chroniły obiekt przed wyciekiem gazu. Na górnym piętrze znajdowała się strzelnica z dwoma ciężkimi karabinami maszynowymi Browning WZ-30 kaliber 7,92 mm. Trzeci ciężki karabin maszynowy tego samego typu zainstalowano w kopule pancernej. Na górnym piętrze znajdowała się również maszynownia z filtrem ręcznym i powietrznym. Dolne piętro było częścią mieszkalną dla dowództwa i załogi. Obecnie w obiekcie znajduje się ekspozycja obszaru warownego Śląsk. Obiekt dostępny jest w sezonie od maja do października, co drugą sobotę w miesiącu, w godzinach od 10 do 15.
Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.